11 listopada bieżącego roku 2018 obchodzimy piękną, niezwykłą rocznicę stulecia odzyskania niepodległości. W roku 18 przynależność państwowa Pomorza nie była jeszcze przesądzona. Trwały rokowania po I wojnie światowej, trwało to jakby nowe dzielenie granic europejskich. To wtedy legendarny Antoni Abraham wybrał się do Wersalu, żeby upomnieć się o prawa Kaszubów. Dopiero na początku 1920 roku na Pomorze wkroczyła błękitna armia generała Hallera. Po kolei przejmowała z rąk niemieckich poszczególne powiaty, miasta, aż wreszcie w lutym 1920 roku miały miejsce zaślubiny z morzem, które odbyły się w Pucku. Bardzo ważnym świadkiem i do pewnego stopnia kronikarzem tych lat, tych zdarzeń był Stefan Żeromski. Bodaj najpopularniejszy polski pisarz, no, w owym czasie współczesny, powszechnie czytany, powszechnie szanowany, już wtedy uważany za sumienie narodu. Fakt, że właśnie Stefan Żeromski tak bardzo mocno, tak głęboko zainteresował się Pomorzem, jego sprawami, miało ogromne znaczenie dla jakby mentalnego przyswojenia Pomorza, spraw pomorskich, spraw również morskich całemu polskiemu społeczeństwu. Z tych pobytów, z tych poszukiwań, penetracji, rozmów z ludźmi, podróży, wnikania gdzieś tam w głąb tego kaszubskiego kraju, wynikły oczywiście dzieła, a przede wszystkim Wiatr od morza. Zbiór opowieści o różnym charakterze, sięgające hen wstecz aż do czasów przedchrześcijańskich, powiedzielibyśmy właściwie prasłowiańskich, do czasów, kiedy Pomorze było terenem takiej rywalizacji pomiędzy miejscową ludnością słowiańską, a tą napływową skandynawską. Taką symboliczną figurą, która w jakiś sposób łączy bardzo wiele spośród tych opowieści, jest postać Smętka, takiego złego ducha tej ziemi, który jest ucieleśnieniem ekspansji niemieckiej, tego właśnie obcego żywiołu, który chce zawładnąć tą ziemię. Aż po właściwie czasy współczesne, gdyż te ostatnie opowieści, to już sięgają I wojny światowej. Jakaś intuicja czy wiedza historyczna Żeromskiego była precyzyjna, bo były te ziemie i to na ogromnej przestrzeni, gdzieś tam od Rugi na zachodzie, aż po Warmię na wschodzie, terenem takiej właśnie rywalizacji pomiędzy tymi dwoma wielkimi żywiołami, germańskim i słowiańskim. Na wschodzie oczywiście jeszcze tym najstarszym, czyli pruskim. Kaszubi byli tym ludem, który zmagał się z tą niemiecką ekspansją. Wedle wielu historyków niegdyś zasięg kaszubszczyzny sięgał na zachodzie aż poza Odrę. Czyli tym językiem, jakby powiedzielibyśmy dzisiaj starokaszubskim, mówiono od Szczecina po Gdańsk. Stopniowo ten teren się kurczył aż do tego obszaru, który znamy w tej chwili, ale na tym obszarze utrzymał się przecież do dzisiaj. Podobnie jak utrzymało się poczucie odrębności tego ludu od żywiołu niemieckiego, a bliskość języka kaszubskiego, kultury kaszubskiej, językowi polskiemu. Kaszubi jako wspólnota mogą być po prostu modelowym przykładem przywiązania do polskości, wynikającego oczywiście nie tylko z historii, ale również, co trzeba podkreślić, z wielkiego przywiązania do wiary katolickiej. Wiatr od morza Żeromskiego już w wydaniu książkowym ukazał się na początku lat 20. i właściwie od pierwszej chwili stał się, mówiąc dzisiejszym językiem, wielkim bestsellerem. Książka ta nie tylko z jednej strony oczywiście zbudziła takie duże zainteresowanie czytelnicze, ale z drugiej strony myślę, że miała naprawdę ogromny wpływ na kształtowanie takiej, powiedzielibyśmy, ogólnopolskiej, czy głównonurtowej świadomości, wiedzy na temat Pomorza. Biorąc to wszystko pod uwagę, postanowiliśmy przypomnieć Wiatr od morza Żeromskiego, wznowić tę książkę w jak najpiękniejszej bibliofilskiej wersji, ale uzupełnić, wzbogacić ten tekst o warstwę ilustracyjną.
myśmy się zwrócili do artystów, malarzy i każdy miał wykonać obrazy w swoim stylu, swoim językiem, swoimi znakami, swoimi kodami. I tak zostało to przygotowane. Niektóre są bardziej narracyjne i opowiadają historie, które są zawarte w tych rozdziałach, a niektóre są bardziej uniwersalne. Wiadomo, że proza obywa się bez obrazków. Niekiedy wydaje się książki prozatorskie z grafiką bardzo skromną, bardzo elegancką. Najczęściej zresztą są to jakieś finaliki, jakieś elementy tradycyjnej, historycznej typografii. Natomiast reprodukcje obrazów i ton obrazów narracyjnych, bogatych treściowo, zderzane z literaturą, to coś, co się bardzo rzadko zdarza. Malarstwo jest czymś niezwykłym, czymś, co przekracza właśnie ramy ilustracji, prawda? Dlatego, że to jest dzieło całkowicie niezależne. Dzieło, które może istnieć poza tą publikacją, poza tą książką. Też taki był cel, żeby 20 malarzy zaproponowało samoistne, osobne dzieła, które mogą pojawić się w tej publikacji i są dedykowane oczywiście powieści Wiatr od morza. Zawsze artyści mierzyli się z pewnego rodzaju tematami. Przecież nie oszukujmy się, to były wielkie zamówienia, czy do kościoła, czy do pałaców, czy na wystawy. Tak samo dzisiaj robią bardzo często obrazy, instalacje, różnego rodzaju rzeczy, które są na zamówienie. Mamy do czynienia z zupełnie nowymi dla czytelnika literatury doświadczeniami. Obserwujemy, co w swoim obrazie uznał za najważniejsze dla tego fragmentu prozy malarz. Zastanawiamy się, czy jego wybór był słuszny, albo oceniamy to czysto wizualnie, emocjonalnie. Bitwa z Jutami, której inspirowany treścią obraz zrobił Stanisław Witkowski, jest brutalna, wywodzi się z jego eksperymentów z dzikim malarstwem z lat 80. XX wieku. Z kolei obraz, który w książce jest na frontyspisie, czyli portret Stefana Żeromskiego na tle morza, jest bardzo tradycyjny, jest bardzo spokojny, jest bardzo stonowany. Malarstwo daje taką możliwość poszerzenia tej wyobraźni, dodania elementu refleksji, stworzenia niezwykłego nastroju, czego nie daje często zwyczajna ilustracja. Artysta, który ilustruje tekst, żeby dodać coś od siebie, nie do końca powinien ilustrować słowo, ale powinien ilustrować to, co towarzyszy słowu w wyobraźni artysty. Powinien ilustrować atmosferę, to, czego nie widać albo nie słychać od razu w słowie. Wielokrotnie ktoś mówi, że w malarstwie nie rozumie, dlaczego artysta na przykład podszedł do tematu w taki sposób, a nie inny. Natomiast nie zadaje tego pytania nigdy muzykowi, kompozytorowi, odbiorca. Uważa, że celem muzyki jest stworzenie atmosfery, ale atmosferę myślę, że stwarza się za pomocą pewnych symboli. Nie dosłownych, ale w przenośni. Istotny był dla mnie poruszony problem przemijania, niestałości. W momencie, kiedy Żeromski pisał swoją powieść, sytuacja Polski była sytuacją niestałą. To, co opisywał, te czasy, które opisywał, były równie niestałe. Normalnością jest brak stałości. I ten brak stałości wiąże się ze smutkiem, ze stratą, z melancholią. Jedynym stałym elementem tutaj w tej powieści jest przyroda. Określoną scenę sobie wyobraziłem. Zresztą Święty Wojciech zawsze mnie gdzieś tam fascynował. Jego koniec, jego prawda, odwaga, jego w ogóle europejskość, jego światowość. Przecież on był i w Weronie, i w Rzymie, i w Pradze. Wkroczył na teren, który był po prostu terenem zupełnie innej narodowości i zupełnie innej jak gdyby koncepcji świata, religii. Oni też mieli swoje wartości i nie można tego deprecjonować. On miał swoje, oni mieli swoje. I ten problem, zetknięcie się dwóch tych cywilizacji zawsze był dla mnie niezwykle ciekawym, tym bardziej w kontekście tego, co się dzieje w Europie i na świecie, bo jednak każda z grup, która przynosi nową wiarę, jest przekonana, że ta wiara jest jedyna i ostateczna. Przez całą powieść przewija się postać Smętka, który jest różnie interpretowany, ale gdzieś widzę go jako taki zły duch, który wprowadza zamęt, który wyciąga w ludziach to, co złe. Ciekawy jest bardzo koncept tego, że to, co w nas złe, nie pochodzi od nas, tylko jest gdzieś z zewnątrz. Jest w osobie tego Smętka, więc można go przegonić, można się od niego odciąć.
I to jest jakby piękny przekaz. Dlatego też ukryłam na obrazie postać Smętka, którego właśnie Stefan, bo tak sobie go nazwałam malując, gdzieś tam przydeptuje mu ten ogon, żeby go chociaż trochę spowolnić, bo on gdzieś tam zawsze w nas będzie. Stefan Żeromski właśnie to chciał pokazać, nie tylko w tej powieści, ale też w innej swojej twórczości, że bądźmy dobrzy i starajmy się być pozytywni. Smętek jest zdecydowanie głębiej zanurzony w kulturze Kaszub. Uważa się go za takiego prasłowiańskiego demona, którego główną cechą to jest sianie nienawiści wśród ludzi. Powodowanie, że ludzie z dobrych robią się złymi i występują przeciwko sobie. Czułem, że są pewne rzeczy, pewne wartości, które jakby przekazuje się podświadomie na pokolenia. Taka wspólnota tego jakby regionu, tego, co tutaj się jest akurat bardzo mocno podkreślane. To ta przynależność i to mówienie o tym, że tutaj jest moje miejsce. To jest paradoks, że w latach poprzedzających I wojnę światową praktycznie Polacy nie interesowali się morzem. Publikacji na temat Gdańska czy Pomorza w Polsce pod rozbiorami niemal nie było. Pierwsze takie publikacje odnotowują historycy właściwie tuż przed wybuchem I wojny, czyli w roku 1912-11. Dopiero wybuch I wojny i potem te nadzieje na to, że Polska odrodzi się i to odrodzi się w możliwie zgodnym z historycznymi granicami kształcie, spowodowały nagle zryw zainteresowania Gdańskim i Pomorzem. Znany historyk Aszkenazy napisał wtedy książkę, która w pierwszym wydaniu jeszcze przed 19 rokiem nie była ilustrowana, ale jej wymowa była jednoznaczna. Gdańsk jest polski, Pomorze jest polskie. Musimy znowu myśleć o morzu, o Pomorzu jako o części Polski bardzo ważnej dla naszej historii, dla naszej gospodarki. Potem ta książka wyszła 2 lata później z ilustracjami, bardzo bogato ilustrowana. I nagle okazało się, że na temat Pomorza, Gdańska zaczynają pisać gazety, dziennikarze, przyjeżdżają wycieczki. Bardzo ciekawa wyprawa architektów warszawskich owocowała wystawą w Zachęcie, pokazującą Gdańsk i Pomorze. To było około 20 roku. I nagle pojawia się powieść Żeromskiego, która jest ukoronowaniem starań, poszukiwań, tych apeli o walkę o Gdańsk i o Pomorze. Aranżacja tej wystawy jest oczywiście bardzo trudnym zadaniem, bo w książce reprodukcje oddzielają duże partie tekstu, a wystawa niestety ma to do siebie, że obrazy wiszą w tej samej przestrzeni. Nawet jeśli próbujemy budować jakieś wewnętrzne podziały, to ciągle jest to ta sama przestrzeń i te sąsiedztwa niekiedy nie do końca są korzystne. Obraz bardzo często dobrze się czuje w towarzystwie innych obrazów tego samego twórcy. One wtedy są jednorodne, mają tą samą stylistykę, często tą samą tonację kolorystyczną i wielkość. Tutaj mamy do czynienia z bardzo różnymi temperamentami. Twórcy, niektórzy są młodzi, niektórzy wiekowi. Sposób myślenia o sztuce skrajnie różny. I stąd największym wyzwaniem dla kogoś, kto ma zaaranżować tę przestrzeń, jest zbudowanie tych podziałów, tych wewnętrznych mikroprzestrzeni, żeby nie przeszkadzały sobie obrazy. To jest to minimum, a gdyby udało się zrobić to tak, żeby one sobie pomagały, byłoby to jeszcze lepiej. Myślę, że obraz jest taką formą, mówiąc najkrócej, nieprzemijającą od pokoleń. Kiedyś mówiono, że już się malarstwo, grafika skończyła, wchodzą nowe media. Mamy po iluś tam latach nowych mediów, może nie powrót, ale malarstwo się nie skończyło i się nigdy nie skończy. Ta technologia, technika, która myślę, jestem o tym przekonany, tak jak grafika, tak jak prymitywne, dawne technologie przekazywania informacji, będzie zawsze z nami i będzie tworzyła pewną jakość na wiele lat, na pokolenia. To już jest sukces, że tak dużą grupę czołowych artystów udało się zaprosić i na pewno wiele z tych obrazów, które zostały namalowane, wzbogaci kolekcję Muzeum Narodowego w Gdańsku. Lata 2000 to jest odrodzenie się malarstwa, nie tylko u nas, nie tylko u nas w Polsce, ale cały czas ten język malarski jest aktualny i można wyrazić wszystko w zasadzie. Malując. A jest przy tym dla ludzi z zewnątrz, którzy przychodzą do galerii, do muzeum, dość uniwersalny i prostszy na pewno niż inne formy wyrazu.